Kompozytor Fryderyk Chopin, poeta Wincenty Pohl, malarze Artur Grotger, Jan Matejko, Jan Styka czy admirał Józef Unruk. To tylko niewielka część z długiej listy zasłużonych Polaków, których rodziny stały się polskimi właśnie w czasach zaborów, czyli w czasach, kiedy Rzeczpospolitej nie było na mapach, a na terenach Polski, Litwy panowali Prusacy, Austriacy i Rosjanie. I w tym czasie przedstawiciele narodów, które rozebrały polsko-litewskie państwo, a także inni cudzoziemcy dobrowolnie, samoczynnie się polonizowali. W okresie I Rzeczypospolitej byłoby to czymś zrozumiałym, ale w momencie niewoli, kiedy bycie Polakiem w niczym nie pomagało, a wręcz szkodziło, dlaczego cudzoziemcy właśnie wtedy wybierali polskość? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w tym materiale. Ale zanim do tego przejdziemy, mała prośba. Jeżeli to, co robimy, jest dla Was interesujące, to zachęcamy do subskrypcji kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie otrzymywali powiadomienia o naszych nowych filmach. A teraz do rzeczy. Paradoksalnie po trzecim rozbiorze wielu Polaków sądziło, że proces polonizacji innych nacji nie tyle zostanie zahamowany, co się wzmoże. Stanisław Staszic na przykład uważał, że w carskiej Rosji, gdzie połowę stanu szlacheckiego stanowili Polacy i Litwini, kultura polska powinna z łatwością wyprzeć rosyjską. W tym kontekście przywoływano przykład Grecji i Rzymu, w którym podbici Grecy zdołali zdominować kulturowo swego ciemiężcę. W takim przekonaniu utwierdzało to, że jeszcze w XVII wieku kultura polska dominowała w państwie carów. Do tego jednak nie doszło. Niemniej w pierwszych dekadach XIX wieku polskość w zaborze rosyjskim nie była zagrożona. Co więcej, po 1815 roku w Królestwie Polskim bycie Polakiem nie tyle utrudniało robienie kariery, co wręcz jej pomagało. Inaczej było w zaborze austriackim i pruskim, gdzie wzmagała się akcja osadnicza. Do polskich regionów sprowadzano kolonistów niemieckich czy czeskich. Władza również opierała się na urzędnikach obcego pochodzenia. Jednak kiedy wybuchło powstanie listopadowe, to nagle wielu synów austriackich i pruskich urzędników dołączyło do powstańczych oddziałów. Z Galicji ruszyli do walki m.in. poeta Wincenty Pohl, malarz Adolf Nigroni czy pisarz Józef Alojzy Reitzenheim. Niektórzy z nich spolonizowali się do tego stopnia, że potem uparcie negowali swoje obce pochodzenie. Wincenty Pohl przez całe życie zaprzeczał, że jego ojciec był Niemcem, przyznając jedynie, że pochodził z Warmii. Część z tych osób, które dołączyły do powstania, zawdzięczały swoją polskość matkom, które wychowywały swoje dzieci w duchu polskim. Przybywający na polskie ziemie urzędnicy państw zaborczych, mając perspektywę zostania tu do końca życia, musieli przecież to życie jakoś tu sobie ułożyć. Wybór panien spośród własnej narodowości był ograniczony, a Polki wymagały od kandydatów na męża przynajmniej przychylności dla rodaków. Ale to nie wyjaśnia wszystkiego. Byli bowiem też tacy, którzy szli do powstania listopadowego czy styczniowego, nie mając wśród rodzicieli nikogo pochodzenia polskiego. A poza tym deklarowanie w takiej chwili polskości tylko mogło im zaszkodzić. Wielu młodych polskość po prostu fascynowała. Walka o wolność niemal na granicy szaleństwa, tradycja powstańcza, zmagania z opresyjnymi reżimami. To najlepiej wyrażało młodzieńczą postawę buntu. Normalnym odruchem było także solidaryzowanie się ze słabszymi, czyli w tym wypadku Polakami. Taką postawę sportretował Bolesław Prus w powieści Lalka. Tutaj pochodzący z niemieckiej rodziny właściciel warszawskiego sklepu Jan Mincel polonizuje się do tego stopnia, że fałszuje genealogię swojej rodziny. A ty co jesteś, jak nie Szwab? Obaj jesteśmy Szwaby, Jasiu. Ja? Szwab? Ja? Ja czuję w sobie starożytną polską krew. Niemka nie mogła mnie urodzić. Słuchaj, Kac, ja ci uroczyście oświadczam, że Minclowie pochodzą ze starożytnego polskiego rodu Miętusów. Ignacio, oni za Jagiellonów, a może za wybieralnych królów, osiedlili się między Niemcami. Mam na to dokumenta. Wierzysz w te dokumenta? Ignacy. Nie rozmawiaj z tym durniem, który jest zakałą rodu Minclów. Oj, co mi to za ród. Nasz ojciec przyjechał taczkami we dwa psy. Nie gadam z panem. Ja też nie do pana mówię, tylko do Ignacego. Wojo, szpicbub, szelma. Do roboty! Prus zainspirował się tu historią autentycznej rodziny Minclów,
która przybyła do Lublina z Czech i już w drugim pokoleniu uległa całkowitej polonizacji. A stało się tak za sprawą historycznego Jana Mincla, który mimo, że z pochodzenia był Niemcem, w jego domu mówiło się wyłącznie po niemiecku, to dołączył do grupy polskich spiskowców. Był jeszcze jeden czynnik, który przyciągał obcokrajowców, ale nie tylko, do polskości. Była to kultura szlachecka. Z perspektywy przybysza z zachodu, szlachta polska radykalnie różniła się od tej znanej w ich ojczyznach. Była to warstwa stosunkowo duża, majątkowo zróżnicowana i przede wszystkim daleka od powszechnego w Europie modelu francuskiego. Dwory, kontusze, uczty, kuligi, tradycje, wiejski styl życia, to wszystko fascynowało i przyciągało obcokrajowców jak magnes. I nie tylko ich. Po właszczeniu chłopów wielu bogatych chłopskich gospodarzy kupowało podupadające majątki szlacheckie i razem z osiadłą szlachtą tworzyli nową warstwę społeczną – ziemiaństwo. Do naśladowania polskiej szlachty przecież niepozbawionej wad zachęcała również literatura, która w znacznym stopniu była tworzona przez szlachtę. Fundamentalne znaczenie miała tutaj trylogia Henryka Sienkiewicza, którą czytano na głos niepiśmiennym chłopom, dla których herbowy Skrzetuski, Kmicic czy Wodyjowski byli równie bliscy jak członkowie rodziny. W ten sposób, nazwijmy to przez szlachecką kulturę masową, tworzono Polaków. To zjawisko z jednej strony naśladownictwa szlachty polskiej przez chłopów, z drugiej szacunku i fascynacji cudzoziemców do szlacheckiej kultury uchwycił Władysław Reymont w Ziemi Obiecanej. Przykładowo, w jednej ze scen gospodarz Kaczmarek przychodzi do dworu głównego bohatera Karola Borowieckiego zamiarem jego kupna. Na Łódź to ja mam insze nazwisko, a na wieś też insze. Tak, jak młodzi nazywałem się Kaczmarek, to byle Szwab albo Parch mówił do mnie. Kaczmarek, chłopie, chodź no tu. Da. A jak się przezwałem po szlachecku, to mówią, panie Kaczmarski, może pan będzie łaskaw. Tamto już nie pójdziemy. A co mają mną pomiatać te parobki niemieckie? Kiedy ja jestem z dziada pradziada gospodarski syn i sroce spod ogona nie wyleciałem. Oczywiście Kaczmarek nie ma manier. Jego zachowanie budzi zażenowanie mieszkańców dworu, ale to właśnie obrazuje, jak chłopi, podobnie jak przybywający na tę ziemię cudzoziemcy, przechodzili proces stopniowego dołączania do kultury szlacheckiej, ergo w tym wypadku do polskości. Kaczmarek do dworu nie pasuje, ale jego synowi zapewne do twarzy będzie już w kontuszu. Młodzi nic mi po nim. Dam mu majątek, będzie się dziedzicem. W ostatnich scenach filmu widzimy, jak syn Polaka i Niemki w pałacu łódzkiego magnata zakłada szlachecki kontusz. Było to symboliczne zakończenie procesu polonizacji. Po 1867 roku w Galicji szlachecką polonizację wzmacniało istnienie autonomii, której elitę stanowili przede wszystkim przedstawiciele polskiej szlachty. Tutaj bycie Polakiem ułatwiało karierę, a elity narzucały określony wzór polskości. Duże znaczenie miała również religia. Katolicyzm był wspólnym mianownikiem łączącym polską szlachtę, polskich chłopów i przybyszów z monarchii Habsburgów. Niemniej na terenie zaboru pruskiego czy rosyjskiego, głównie wśród bogatego mieszczaństwa, narodziły się również społeczności spolonizowanych Niemców wyznania ewangelickiego. Jedną z głównych przyczyn atrakcyjności polskiej kultury w czasach zaborów była jej specyficzna elitarność. Ci, którzy przybyli na polskie ziemie licząc na zdobycie pieniędzy i zrobienie kariery, bardzo często byli synami chłopów, oberżystów, piwowarów czy drobnych handlarzy. Nie wszyscy mogli oni liczyć na otrzymanie szlachectwa z rąk zaborczego monarchy. Tymczasem szlachectwo polskie było na wyciągnięcie ręki. Nikt jego już nie mógł nadać, a wystarczyło przyjąć szlachecką obyczajowość, kulturę i zwyczaje. I już można było poczuć się kimś lepszym. Bycie Polakiem było zatem rodzajem nobilitacji, gdyż wtedy jeszcze poza stanem szlacheckim polskość niemal nie istniała. Powiedzenie o sobie „jestem Polakiem” oznaczało w praktyce „jestem polskim szlachcicem”. Ta ścieżka polonizacji wyznaczała także ścieżkę pożądanego przez wielu społecznego awansu. Ojciec Fryderyka Chopina Mikołaj pochodził z rodziny zbieraczy winogron.
W Polsce majątku wielkiego wprawdzie nie zdobył, ale ożenił się ze zubożałą szlachcianką, zaczął żyć w ziemiańskim świecie, a jego syn przyjaźnił się już z arystokratami. Franciszek Matejko, ojciec Jana Matejki, pochodził z rodziny czeskich chłopów. Jednak w Polsce udało mu się wrzenić w zubożałą rodzinę szlachecką, a jego synowie byli już posiadaczami majątków ziemskich. Ciekawym przykładem polonizacji jest Fryderyk Nietzsche, który twierdził, że jego rodzina wywodzi się z polskiej szlacheckiej rodziny Nickich. W liście do swego przyjaciela, innego miłośnika polskości, Jerzego Brandesa, duńskiego historyka literatury i myśliciela, autora dzieła O poezji polskiej w XIX stuleciu, pisał: Moi przodkowie byli polskimi szlachcicami. Ten typ dobrze się chyba we mnie zachował, mimo trzech pokoleń niemieckich matek. W swoich dziełach Nietzsche podkreślał, że polskie pochodzenie wpłynęło na jego charakter i poglądy. Nie krył także zachwytu nad tradycjami szlachty polskiej i polskim umiłowaniem wolności. Co ciekawe, Nietzsche nigdy nie był w naszym kraju. Dotąd nie znaleziono także dowodów potwierdzających jego polskie korzenie. Chcąc dostrzec jakieś korzyści płynące z przegranych polskich powstań, należy przyznać, że ta walka budziła podziw i fascynację przebywających tu obcokrajowców. Podobnie było z polską kulturą szlachecką, która wytyczała specyficzną ścieżkę awansu i jednocześnie polonizacji dla ludzi z niższych stanów. Te czynniki spowodowały, że Polska wzbogaciła się o wiele wybitnych postaci, z których dziś możemy być dumni.